żeby uzdrawiać ludzi. Chodźcie, no, kochani. Świat już zrobił. Kto uwierzy, ten zostanie wyzdrowiony, wyratowany. Ja zostałam uzdrowiona z zawału serca, z różnych chorób ciężkich. Miałam bóle, potężne bóle, że musieli mnie zawozić do szpitala. Zostałam uzdrowiona. Nie będę o tym mówić cicho, tylko właśnie będę mówić głośno. Dlaczego? Bo to jest prawdziwe. Ludzie, nie chodźcie. Jest wyratowany w Chrystusie Jezusie. Nie będziemy o tym mówić cicho. Dlaczego? Bo ludzie teraz umierają, chorują, są w ciężkich stanach. Dlaczego mamy mówić cicho o prawdzie, o tym, co może wyratować? Ten tylko, kto oszukuje, to niech mówi cicho, bo oszukuje, ale ten, kto mówi prawdę, że można być zdrowym, wyzdrowionym, uratowanym, ten niech mówi głośno na ulicach. Bo mówimy głośno, żeby wyratować ludzi. Nie mówimy jakichś bzdurek, tylko to, co realnie i serio wyratuje ludzi. Realnie i serio wyratuje ludzi. W jakimś kościele przeznaczone. Mówienie o Bogu nie jest przeznaczone w jakimś kościele. Nie wolno takich ludzi zamykać. Tylko ci, którzy mówią tak zwaną religię, czyli nieprawdziwe rzeczy o Bogu, niech sobie siedzą cicho w jakimś budynkach. Ale ci, którzy głoszą coś, co na serio wyratuje człowieka, niech mówią wyraźnie na ulicach. I to też czynił Jezus. On nigdy nie siedział gdzieś skryty na świątyni. Proszę Pana, ja niedawno uwierzyłam w to, że Jezus Chrystus wziął wszystkie moje porażki i niedawno mój Bóg... Słuchajcie, Bóg całkowicie wasze porażki wziął na krzyż, abyście żyli zdrowo i zdrowo też finansowo. Kiedy ja uwierzyłam w to, zaczęliśmy z mężem o wiele lepiej zarabiać. Niedawno zarobiliśmy 150 tysięcy złotych tylko dlatego, że uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus poniósł każdą porażkę naszą i grzech, abyśmy poszli do nieba, i choroby, abyśmy byli uzdrowieni, a także każdą porażkę, jeśli uwierzysz Jezusowi. Nie chodzi o jakiś kościół, organizację, ale chodzi o Jezusa samego. Jeśli uwierzysz Jezusowi Chrystusowi, On cię wyratuje. Wiesz, co cię zatrzymuje tylko? Twoja niewiara. Twoja niewiara, brak zaufania Bogu. 2 lata temu byłam w kościele w Afryce. Pojechałam do Afryki, tam taki jest wielki, potężny kościół. Słuchajcie, tam Afrykanie przyjeżdżają z różnych stron świata. I z Afryki, całego kontynentu przyjeżdżają. Także nawet prezydenci. I są uzdrawiani, wiedzą, że będą uzdrowieni, kiedy przyjadą na to miejsce i się pomodlą tam w imieniu Jezus. Że będą wyratowani ze wszystkiego. Rozumiecie? Słuchajcie, wiemy o tym, że jest pandemia, tak? Wiemy o tym, że jest pandemia. Ludzie stają do aptek po leki, po szczepionki i się boją. A my wam mówimy coś, co na 100% was wyratuje i ochroni. Przed jakąkolwiek pandemią, przed jakąkolwiek chorobą będziecie mieć na 100% ochronę. Sami tego doświadczyliśmy, sami uzdrawiamy ludzi, a tu niektórzy mówią, żeby być cicho. Coś za głupota, żeby stać cicho, kiedy się mówi prawdę. Kiedy mówi się coś, co na pewno wyratuje ludzi. Na pewno wyratuje ludzi. Na pewno wyratuje ludzi. Na pewno wyratuje ludzi. Uzdrawiamy ludzi z COVID, z najróżniejszych chorób. W ogóle nie bierzemy leków. Nie musimy chodzić i łazić po lekarzach. Dlatego, ponieważ Jezus Chrystus zapewnił wszystkim zdrowie, tylko trzeba to po prostu przyjąć, a my usługujemy ludziom, którzy tego nie rozumieją, wyratowujemy ich. Po prostu trzeba, jeśli chcecie poznać tę prawdę, po prostu trzeba zgłębić ten temat ofiary Jezusa. Jest napisane wyraźnie w Piśmie Świętym, który mamy od 2000 lat, w Nowym Testamencie, że tam jest wszelkie dobrocieństwo, że On uzdrawia nas ranami swoimi sińcami. Ale przede wszystkim zapewni nam życie wieczne. Po co płacicie za zbawienie komuś, jakimś kościołom? Po co płacicie za niebo? Po co płacicie, żeby szybciej wyszedł z jakiegoś czyśćca wymyślonego w X tam wieku? Po co to robicie? Po co się boicie? Jezus zapewnił wam na 100% życie wieczne, po to poszedł na krzyż. Świętujemy to co roku. Na pewno pójdziesz do nieba, tylko przyjmij ten dar od Jezusa, dar zbawienia prostym, szczerym sercem i ustanów go jeszcze dziś swoim Panem serca i życia. I tak się zacznie twoja historia z Bogiem, On wejdzie w twoje wnętrze i będziesz szedł, proszę, i będziesz szedł z Bogiem przez życie i zaczniesz wtedy widzieć odpowiedzi na swoje modlitwy, na rozmowy z Bogiem. To jest tak potężne i prawdziwe, że sam się przekonasz.
Głupio gadać o rzeczach niepraktycznych, ale jeśli coś jest praktyczne i realne do zastosowania dla wszystkich, to trzeba o tym krzyczeć na ulicach. Tak jak też Jezus krzyczał na ulicach, szedł ulicami i mówił o Królestwie Bożym, który się zbliża. My robimy tylko to, co Jezus, a nie to, co jakieś ludzie, które gadają, modlą się niby do Boga przez lata i nie mają żadnych odpowiedzi na modlitwy. I tylko utrzymują cały naród w lękach, w lękach, w lękach. Masz lekarza Jezusa Chrystusa. On cię wyratuje ze wszystkiego, tylko musisz zobaczyć, co tam jest w tym krzyżu. A ludzie, którzy już się znają i usługują uzdrowieniem, ofierze Jezusa, oni cię mogą też wyratować. Wyratować.